Владимир Владимирович Путин. Z góry było wiadomo, że Władimir Putin będzie atakował Zachód w swoim dorocznym przemówieniu. Dobry dzień. Putin przedstawił alternatywną wersję rzeczywistości pełną kłamstw. Oskarżał Zachód o rozpętanie wojny, twierdząc, że Moskwa chciała sprawę Donbasu na Ukrainie rozwiązać pokojowo. Antyrosyjski projekt miał na celu skierowanie agresji na wschód, by rozpocząć wojnę w Europie. Putin przekonywał, że przyszłość Rosji jest zagrożona i że to Zachód wypuścił dżina z butelki, rozpętując konflikt. A to oni wypuścili dżiny z butelki. Choć Władimir Putin nie odniósł się do przyjazdu Bidena na Ukrainę, to wizyta amerykańskiego prezydenta w Kijowie na kilkadziesiąt godzin przed przemówieniem rosyjskiego przywódcy jeszcze utrudniła sytuację Putina. Putin twierdzi, że Rosja jest na wojnie z, jak to określił, aroganckim Zachodem. Wojna na Ukrainie jest największym konfliktem od czasów II wojny światowej. Wraz ze zbliżającą się rocznicą rosyjskiej agresji Ukraińcy spodziewają się kolejnej ofensywy. Gdy zbliża się front, część mieszkańców Zakrycznego w obwodzie donieckim przygotowuje się do ewakuacji. Bo co rodzina z dziećmi? To rodzina z dziećmi, a dzieci powinny być w bezpiecznym miejscu. Jest coraz więcej ataków. Najcięższe walki toczą się o Bachmut. W wyniku trwającej niemal rok wojny zginęło już kilkaset tysięcy ludzi.